Cześć! Witamy Was w drugim odcinku naszego podcastu o pałacu w Trzebiechowie. Dziękujemy Wam za fajne komentarze, które docierały do nas z różnych stron po naszym debiucie. Wielu z Was pytało o kolejny odcinek, a oto i on. Zgodnie z zapowiedzią opowiemy Wam o detalach architektonicznych. Jak sami się przekonacie, jest ich tu całkiem sporo. Opowiemy więcej tylko o tych, które naszym zdaniem są najciekawsze. Zdajemy sobie sprawę z tego, że przynajmniej my, uczniowie, nie zawsze zwracamy uwagę na szczegóły architektoniczne, którymi udekorowana jest nasza obiekt, w którym często bywamy, bo zdobywamy w nim wiedzę. Dlatego chcielibyśmy Was trochę zainteresować tymi szczegółami. Oczywiście nie myślcie sobie, że jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie. Ja z pewnością nie. A Ty? Nie. W tej akurat nie. Informacje o architekturze pałacowej pozyskiwaliśmy między innymi z internetu, a każdy uczeń doskonale zna to źródło i potrafi je należycie wykorzystać, jeśli wiesz, co mam na myśli. No wiesz, w dziedzinie korzystania z internetu, podobnie jak i moi koledzy, czuję się niemal ekspertem. Tak, muszę przyznać, że coś w tym jest. Jeśli spojrzymy na to z swojej perspektywy, trudno się z tym przekonaniem nie zgodzić. Wróćmy już lepiej do naszych detali architektonicznych. W Trzebiechowskim Pałacu znajdziemy okna francuskie typu porta-fenetr, ryzality, ozdobne szpice, stropy kasetonowe, czyli takie sufity drewniane, i boazerie. Są tu również balkony, dekoracyjne zworniki, tarcza zegarowa w lukarnie, pilastry, niektóre przypominają kolumny greckie z głowicami w stylu koryńskim, i maszkerony. Maszkeron to motyw dekoracyjny przedstawiający zwykle ludzką głowę, ale w fantastyczny sposób. Specjalnie dla Was troszkę uwspółcześniliśmy te elementy. Daliśmy im nowy, współczesnowieczny styl. Zobaczcie sami. Bardziej szczegółowo postanowiliśmy opisać Wam dobrze rozpoznawalne posągi. Są to cztery postacie. Można powiedzieć, że są to muzy, a każda z nich wyposażona jest w jakiś przedmiot, który coś symbolizuje. Jedna z nich trzyma w ręku chyba małą cytrę, symbol muzyki. Druga niestety jest uszkodzona. Dwie postacie znajdujące się po drugiej stronie budynku to kobiety. Mogą one być alegorią matki natury. Jedna z nich ma pod stopą rybę. I znowu ryba! Widziałaś dobrze to zdjęcie? Mi przypomina tego gigantycznego suma, jak ten, który został wyłowiony przez Czarka Kowalewicza, miejscowego wędkarza, o którym wspominaliśmy w poprzednim odcinku. No wiesz, może masz rację, chociaż, czy ja wiem, trudno to rozstrzygnąć. Sami ocencie. W każdym razie z drugą postacią jest łatwiej. Spójrz. Trzyma gałązkę z liśćmi, kolejny symbol matki natury. Motywów roślinnych w naszym pałacu jest wiele. On sam znajduje się w otoczeniu pięknego parku w stylu angielskim, który stworzyli jego właściciele. Znajdziemy tu wiele gatunków drzew, które wszystkim są doskonale znane. Dęby, lipy, klony, buki i wiele innych, w tym gatunki specjalne, takie jak na przykład choina kanadyjska czy magnolia. Masz rację, elementów roślinnych jest tutaj całkiem sporo. Udekorowane są nimi okna auli od strony parku. Znajdziemy tam dwa półkoliste i jeden trójkątny fronton, wypełniony girlandą kwiatową. We wnętrzach pałacu też znajdziemy motywy roślinne. Są to chociażby sztukaterie neostylowe w auli. Miała ona kiedyś kolory zielonkawo-błękitne. Niestety dawna kolorystyka wnętrz, ozdobne tkaniny tapetowe ścian, kominki i wyposażenie nie zachowały się do naszych czasów. Znamy je z opowieści mieszkańców i pozostałości zdjęć, które możecie zobaczyć. Zachowały się za to sztukaterie w wielu pomieszczeniach pałacowych, jak chociażby te neorokokowe z wkomponowanym medalionem z inicjałami Marii Aleksandryny von Reuss. Można je oglądać w świetlicy górnej, chociaż nie każdy je dostrzega, gdyż zwykle rzadko patrzymy na sufit. No chyba, że coś z niego spada. Masz rację, zdarzyło się. Po tej naprawie deszcz już nie zaleje stropów i już raczej nic na nas nie spadnie. No chyba, że sterta prac domowych. Nie, tylko nie to. Poza tym, ja nadal jestem przekonana, że używają magii przy tym remoncie.
A my przekonamy się o tym już we wrześniu. Nie wspominajmy teraz o wrześniu. Mamy teraz wakacje. Wróćmy lepiej do naszego pałacu. Dobrze, już dobrze. Innymi detalami są kartusze herbowe. Herb kartuszowy, zgodnie z definicją przedstawioną w słowniku pojęć architektonicznych, to ozdobne obramowanie herbu. Jeden z takich kartuszy znajduje się w zachodniej części pałacowej wieży i przedstawia herb Henryka 63 i jego pierwszą żonę Eleonorę zu Stolberg-Wellingerode. I tu mamy dla Was małą ciekawostkę. W czasach Henryka oj działo się w historii naszego kraju. I tak powiem o tym w telegraficznym skrócie. A zatem doszło do uchwalenia Konstytucji 3 maja, wojny polsko-rosyjskiej, drugiego rozbioru, powstania kościuszkowskiego, trzeciego rozbioru Polski, utworzenia legionów polskich oraz pieśni legionów polskich we Włoszech, która stała się później hymnem polskim, utworzenia Księstwa Warszawskiego i jego upadku, utworzenia Królestwa Polskiego zarządzanego przez cara Rosji i doszło do wybuchu powstania listopadowego i jego upadku. Wow, sporo tego. I tyle się działo za życia jednego człowieka. I to tylko w naszym kraju. Nawet nie zapytam, co działo się wówczas w innych miejscach na świecie. Może zostawmy to lepiej ekspertom i pasjonatom. Okej, to co? Wracamy do tematu głównego. Tak. Od strony wschodniej, od strony siłowni, są tarcze herbowe Henryka VII i Marii Aleksandriny von Reuss. Nie wiem, czy wiesz, ale każdy męski potomek rodu von Reuss miał na imię Henryk. To jak oni ich rozróżniali? Każdy z nich miał swój numer porządkowy. Pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej. Natomiast w życiu prywatnym mieli swoje pseudonimy. Na przykład Henryka VII zwano Septi. No faktycznie, z pseudonimami łatwiej, bo głupio tak wołać do kogoś Henryku IV, Henryku VII. Jak już wspomnieliśmy, pałac ma kartusze herbowe. Drugi z nich znajduje się w trójkątnym frontonie, który jest na szczycie okna w ogrodowej części pałacu. Można dostrzec tam litery MA. Znowu pojawiają się tu inicjały Marii Aleksandriny, właścicielki, której pałac zawdzięcza ostatnią przebudowę i dzisiejszy kształt. Monogramy księżnej znajdują się również w innych częściach obiektu. Można je zauważyć również na dekoracyjnych kratach umieszczonych w najniższych oknach pałacu. Czy widzieliście te oczy? Oczy? Ukryte w tle tego zdjęcia. Przyjrzyjcie się uważnie. Mówiłam. Ja wiem, że tu są czarodzieje, że mnóstwo tu magii. Słyszałam, że dawniej do naszego pałacu przyjeżdżali harcerze z różnych stron Polski. Nocowali w nim i oni słyszeli i widzieli spacerującą po korytarzach białą damę. Białą damę? Spacerującą? Ponoć widzą ją tylko ci, co w pałacu nocują. Teraz to już nie ma żadnych wątpliwości. To jest magiczne miejsce. Każdy, kto tu był u nas, w naszym Trzebiechowie, choć raz został w jakiś sposób zaczarowany. Zaczarowany i oczarowany. Urokiem tego miejsca, jego historią, związanymi z tym miejscem ludźmi, o których opowiemy Wam w kolejnym odcinku. A za spędzony z nami czas już Wam dziękujemy i do zobaczenia. Cześć!